I witam wszystkich dalej, zagrajmy w Fairy Tail Adventure. Będziemy poszukiwać Cytadeli Roski, wszystkimi naraz, może bohaterami, a nie tylko jednym. Bo pomiędzy filmami znowu zastąpiło picie many. I się teraz właśnie musiałem ich rozdzielić, żeby tutaj nie nachodzili sobie na siebie, nie? Nie wiem, gdzie jest ta Cytadela. Będzie trzeba jej poszukać niestety. Tutaj chyba będzie taka pustynia, albo właściwie bardziej takie pustkowie. Może by to lepiej nazwać w ten sposób. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze jakieś tam trawę też widać, nie? Jak są góry, to góry zawsze grożą tymi jaskiniami. Jaskinie raczej cytadelą nie są, ale nawet jeżeli jakąś odkryję, to i tak wejdziemy do środka. Ach tak, tak, tam jest jeszcze taka wiocha pod tym miastem, nie? Ale już sobie ją podrowałem. Za dużo było filmów, które się działy w mieście. Jest jaskinia jednak. O, jaki duży pan! Kamienny gigant. Może go poczęstujemy tym, o. No, zaklęcia zawsze dają radę. Ale to jest chyba... O! Zaklęcia opuszcza. Fire Shield. Tylko po co mi to zaklęcie, jak wszyscy i tak mają chyba odporność na ogień? Z przedmiotów. Poza tym nie wiem, czy ona się jeszcze przyda w ogóle kiedykolwiek w tej grze. Tak samo jak na przykład to powolne spadanie, no. Czyli to, że im się krzywda nie robi, jak spadną, nie? Z wysokości. Też jest takie niepotrzebne. To jest z wysokości, to co najwyżej właśnie z takiej skarpy można spaść, a to koleś się nie zabije, nie? W takim wypadku. No, wejdziesz tam? Wejdziesz tam, Pulasie? Klikam przecież. No, brawo. I co tu mamy? Brązowy miecz, tak? Czuć za śmieć. To nic. Może będzie tu jeszcze coś ciekawszego? Żeby więcej takich dużych panów tu chodziło? Czy kto to jest? No. Może by na nich wypróbować ten Warhammer na przykład, żeby nie byłby lepszy. On coś... I'll stomp you flat. Mówi to samo co tamten poprzedni. Chyba jest tak samo, działa. No, a ten przynajmniej z tego miecza to umie uderzać. Julian się zaczął jakoś tak. Postanowił, że oglądanie ściany jest ciekawsze niż pomaganie swoim braciom. Zostawił ich na pastwę losu. Jak oni zostawiają czary, to trzeba ich koniecznie przeszukiwać, nie? No chyba, że zostawiają tylko ten jeden konkretny czar, wtedy trochę mniej, ponieważ ta tarcza mi się raczej nie przyda. A i tak może znajdę coś tutaj ciekawego. Zresztą giganci w jaskini mieszkają, trochę to dziwne. Jeszcze w takiej zwykłej Iron Skin, ale to chyba wszyscy mają już. Julian already knows the spell Iron Skin. Kevin already knows the spell Iron Skin. A Filip? Filip też, prawda? Musi znać. No, musi znać. Co to jest? Krwawe ścierwo. Proszę bardzo, mamy worek. O, jest, 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 no, jest dobre, fajne. To też może być finalnie. I Ice Storm. Ktoś ma ten czar, nie? Ty masz Maelstrom, ty masz Ice Storm. A ty chyba nie masz żadnego takiego obszarowego, no to ty się nauczysz. Ice Storm. Czy nie musimy czasem poamienić trochę? Chyba tak.
O, wypłata. Morderstwo. Ciekawe, czy ta umiejętność rzucenia czarami lepsza wpływa na ilość leczonych punktów zdrowia, ale nie wydaje mi się, bo ten czar zawsze tyle samo chyba leczy. Przydałby się trochę lepsze, tylko że oni mają terror. O, to jest ciekawe. Terror. Filip is under attack. Terror. Nie. Nie rzucił. Może tego steroryzujemy. Zobaczymy, co się stanie. A uciekają. Ucieka. Tylko nie wiem, czy to jest do końca takie dobre. Chyba bardziej się opłaca, bo zabijasz każdego po kolei. Jakiej szkoły ty zaklęcie w ogóle? Kurde! Czemu nie mogę to odcisnąć? Ani nic innego nie mogę wcisnąć? O, teraz mogę. Okej. To się skończyło ekstremalnie źle tutaj dla naszych bohaterów i... Nie sądziłem, że tak się to skończy. Ale też nie miałem osłony przed trucizną, a przecież mam, nie? Zawsze można wziąć i założyć. Ktoś ma na pewno wisiarki. Tutaj jest jeden Jade Necklace. Ty masz też jeden. Masz drugi? Nie, ale Julian w takim razie będzie musiał się zadowolić. O, nawet nie wiem, co tu ściągnąć mu. Chociaż no nie muszę tego ściągać, przecież on to może nosić w rękach, nie? Tutaj w tym polu. A Julian będzie musiał się zadowolić swoją koszulką. I... Dobra, cięcie, tak? Zaraz wracamy. No dobrze, tym razem być może zrobimy to tylko jednym bratem. Niech Filip czeka tam z tyłu, w razie czego będzie używał czaru Rejoin i też czaru Resurrection. A być może Kevinem teraz uzbrojony już w tarczę antytruciznową będziemy w stanie pojechać te pająki. Albo i nie. Tak, żeby chociaż rzucić ten czar. Rave Spider. Jeszcze raz. Jak widać, ten czar teraz dostał się Kevinowi, nie? Nie chciałem tego zrobić, po prostu przypadkiem to zrobiłem. Jestem pewien, że ta tarcza nic nie daje, jeżeli chodzi o te pająki. Caustic Ward to w sumie jest... Nawet nie wiem. O, skończyło się właśnie. Być może daje jakiś efekt, który już mam, nie? Mitrylowe buciory, stalowa koszulka, zwój z popielenia. O, to jest ciekawe. Tylko niestety właśnie nie wiem, nie wiadomo jakiego koloru są te czary, nie? Jakie many używają. Te mitrylowe buty jeszcze mogą być. Co ty tu kurde robisz?
Co to ma być? Jakie te postacie są głupie, no? Dlaczego on tu przybiegł? No bo nie mam trybu agresji włączonego, a tu jakiś pedał przeszedł. Tutaj coś widzę też. Napił się z butelki i zdech. Wypił nie to, co trzeba. I zabolało Kevina. Teraz mamy tutaj mess, czyli po prostu bajzel. W sumie to już nie trzeba się cofać w ten sposób, nie? Możemy po prostu przywołać ich. Ty zginiesz. No właśnie. I możemy zdupczać z tej jaskini. W ogóle to na tą jaskinię co film się stracił. Trochę bezsensownie. No ale przynajmniej mamy ją zaliczoną. Jakieś tam zwoje z czarami znalazłem nowe, nie? Muszę jeszcze ten czar opadać dokładnie. Jakiego jest koloru przede wszystkim. I kto go powinien dostać w takim wypadku. Żeby znowu nie popełnić tego błędu, że ten czar lodowej burzy dostał się nie tej postaci, której powinien. Przez moją nieuwagę. I chęć przyspieszenia za wszelką cenę. Przyspieszanie nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. I pospieszanie. No dobra. Nie 6, tylko 62, dobrze. Wyjdźmy stąd, z tej przeklętej jaskini. Zobaczmy teraz. Gdzie on poszedł, do jasnej cholery? Zobaczmy przede wszystkim. Jakiego koloru jest to czar? Stworzenia ognia. Nie działa to na nie, nie? Ciężko mi powiedzieć, jaki to jest kolor. Czemu na siebie nie możesz rzucić? A na brata już możesz. Czyli to jest red mana, red. A to na przykład jest yellow. I to też jest yellow, tak? Kto oberwał? Chyba Filip oberwał. Ty masz jakiś czar czerwony? Poza tym? No masz Fire Shield, ale nie masz żadnego ofensywnego czerwonego. Ty w sumie też nie masz, nie? Ten terror masz czerwony, ale to nie jest czar ofensywny według mnie. Dobra, Filip to dostanie. Jeszcze pozostaje kwestia tych tutaj budzików, o, wspaniałych. W zamian za to, że nie mam odporności na ogień i że to się zmniejsza o 1. Nie chcę tego. To jest... słabe. Po prostu słabe. Okej. No dobrze. Mi się wydaje, że możemy w takim wypadku zakończyć ten film.